To już prawie 3 lata, odkąd uczniowie trzecich klas gimnazjum nr 1 imienia 31. Pułku Strzelców Haniowskich przekroczyli progi tej szkoły. Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami zakończenia gimnazjum, wszyscy trzecioklasiści bawili się na corocznym balu zorganizowanym specjalnie dla nich. Z mojej wiedzy wynika, że i bale gimnazjalne, i studniówki wszystkie odbywają się już poza szkołami. No, u nas udaje się zachować tę tradycję. Nie ukrywam, że jest to dla mnie wielka radość, że możemy tu w szkole. Młodzi ludzie wykazują przed uroczystością troszkę obaw, jak to będzie z nauczycielami, z rodzicami. Natomiast po uroczystościach same pozytywne opinie i uważają, że dobrze, że tak jest, że jest w szkole. A nas jako Radę Pedagogiczną, mnie jako dyrektora bardzo cieszy, że ten związek ze szkołą jest, że można się w szkole bawić, że nauczyciel, rodzic nie jest tutaj przeszkodą, a może wspierać i tak to odbieramy. To był wyjątkowy wieczór, więc i jego uczestnicy prezentowali się wyjątkowo. Zwłaszcza dziewczęta zadbały o to, by wyglądać pięknie, a wybór sukienki wcale nie był taki prosty. Ja szukałam miesiąc, a ty? Nie, ja pojechałam tylko do Łodzi i pierwszą lepszą wzięłam. Przebrałam się, szczerze mówiąc, przed samym wyjściem. Miałam iść w zupełnie innej sukience, ale jednak zostałam przy tej, którą mam na sobie. Ale to była dosyć ciężka decyzja do podjęcia. Myślę, że jak dla każdej dziewczyny, nie tylko dla mnie. Z pewnością każda wybierała tak, żeby żadna nie miała takiej samej. A ile trwały przygotowania do balu? Około 2 miesięcy, tak gdzieś. Dwa miesiące, próby się zaczęły gdzieś koło grudnia. No i tak do dzisiejszego dnia, no to cały ten czas. Tak, już od dawna, no. Cały czas robiliśmy dekoracje, próby poloneza, wszystko. Próby poloneza trwały 3 tygodnie wcześniej, a samo dekorowanie sali 2 dni przed. Słyszałam, że moja koleżanka przygotowywała się od pierwszej gimnazjum. Uczniowie mieli swój własny, oryginalny pomysł na motyw przewodni, którym były... Różne miasta świata, jest Paryż, Londyn i te miasta nocą. I nie jestem pewny jeszcze jaki... Ale to nie zabrakło sieradza naszego kochanego. Dekoracje co roku są inne, są głosowania na różne tematy, więc tak wybraliśmy w tym roku. A jak gimnazjaliści bawili się na swoim pierwszym balu? No jest fajnie całkiem, zabawa się już rozkręca. Później będzie kabaret, także jest coraz lepiej. Na razie dobrze, będzie jeszcze lepiej. Dopiero początek, wszystko się rozkręci. Myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Szkoda, że nie do białego rana, ale to i tak dobrze, że tak długo. No my już zaczęliśmy się bawić, już zgrzani, włosy się już potargały, więc zapowiada się wspaniale, że reszta wieczoru będzie taka jak teraz. Chciałbym pozdrowić moją mamę, siostrę i jej koleżankę, które pomagały mi w przygotowaniu się do tego balu. A ja mogę mojego kuzyna i wszystkich moich kolegów, Kryga i Damiana Belkę i wszystkich normalnie świetnych ludzi. No całą rodzinę, w szczególności moją mamę, która ze wszystkimi pomagała. Pomagała mi ćwiczyć rolę do kabaretu, wszystko. Chciałbyśmy pozdrowić oczywiście cały sierac. Całą trzecią B gimnazjum numer 1 i C. I C? C, tak, C. Oczywiście naszą wychowawczynię, panią Latochę. Pozdrawiamy panią. Panią Parek także, kochamy panią. I wszystkich znajomych. Właśnie, tak. Pozdrawiamy.